Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony oczywiście Snow i kontynuujemy naszą wspólną przygodę. Zagrajmy w Resident Evil 7. Ostatnio pokonaliśmy Marguerite, czy jak tam jej imię powinno się wymawiać. Rozsypała się na drobne kawałeczki gdzieś tam pewnie. Tutaj możemy zejść, ale to jest zejście tam, gdzie walczyliśmy, tak więc to nas nie urządza. Aż ja chciałbym się stąd wydostać. Iść do skrzynki, oddać co się da i wrócić tutaj jeszcze, to wszystko dokładnie przeszukać, bo tutaj naprawdę mogą się znaleźć skarby. Dobra, ale jedyną drogą chyba, jak na razie. Jak na razie dupa. Aha, tu się też rozsypało. Ja tam nie widzę w tym problemu. Chociaż tak dziwnie trochę, no ale niech będzie. I teraz tak. No, już myślałem, że zamknięte. O, co musimy odłożyć? Na pewno to. Na pewno to. 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 I tak zostaniemy, ale... Aha. Jedne tylko mamy? Oho. Dobra. Mówi się trudno. Idziemy na teren szklarni. Może to błąd, co teraz będę robił, ale... Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, jak to mawiają. No i w ten oto sposób gra mnie strollowała. Nie ma tutaj nic. O, coś jest, dobra. Tylko nie tu, gdzie powinno. Dobra. Coś tutaj jeszcze. Paliwo, dobra. Pięknie, pięknie. Więcej paliwa, bo jeszcze się może przydać. Chociaż ze strony Marguerite już raczej nam nic nie grozi. Wątpię, żeby syn Alek przyszedł i poskładał mamusię. Ale... O nie. Dobra, to były zmarnowane. Używki, no ale dobra. W sumie jak z naszym zdrowiem? Żółte. No dobra. Coś może jeszcze?
Znacznik był gdzieś tutaj, może wewnątrz. A to chyba mogło to wskazywać. Dobra, oddajemy. To zostaje amunicja do pistoletu. A, jeszcze to. Naboje do strzelby. Dobra, i tak uzbrojeni. Idziemy wojować. Standardowo. Szybciej chyba będzie tędy, niż tym podkopem. Nie, 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 to nie to. What? Nikogo tu nie ma. Tak więc jakim cudem? Dobra, nic nie wyskakuje? Nie. Zamknij drzwi. Dobra, sufit cały. Sufit sprawdzałem dlatego, żeby mi coś, a ewentualnie ktoś, nie sprawił niespodzianki. Naprawdę mam pewne zastrzeżenia co do tego pomieszczenia. A chyba pokój tego gościa. Dlaczego to się buja? To... Nie wiem, co to, Titanic?
Aha, czy to było tylko na takiej zasadzie, dobra. Misiu się obrzygał. Czy te drzwi się otworzą? Zamknij. Przed nami skażone pomieszczenie. By the way, ile ja mam amunicji? Dobra. Dobra, tylko... Aha, jest przejście dalej. Jasny gwint. Jest z nią coś nie tak, dobra. Niech będzie. Fajnie, drzwi się zamknęły. Czy ja tutaj coś mogę znaleźć pod tym? Powinniśmy użyć tego miotacza i spalić tą całą chałupę. Byłby święty spokój. Zamknij te cholerne drzwi. Stay away. Nie, ja nie chcę się obrócić. Nie. Kto to mówił? Co my tu w ogóle mamy tak... Znaleźć rękę. I co, będę musiał ją wyrwać komuś? Jest jakieś przejście. Dobra, nawet bez tej podpowiedzi to widać. Czy jak ja to wezmę, to się rozpęta piekło? Jasna cholera, kto tam stoi?
Tego nie było tu wcześniej. Oj, to nie działa na was. Najgorsze jest to, że tutaj nope. Wal się. Did you find it? Yeah, I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here together. I'll be waiting for you in the trailer. All right. Mam wrażenie, że przy przyczepie też się odpierdzieli jakaś chora akcja. Dlatego też... Póki jeszcze mam możliwość... I jeszcze żyjemy... Pójdę tutaj zapisać grę. I chyba mam na dość, już dość, tak. Ja nawet nie wiem, co gadam już. Ta gra jest popaprana. Równie dobrze mogło się nie nazywać Resident Evil. Ta gra równie dobrze mogła być stand alone. Aha, ja nie chcę nic odłożyć, kurde, jak chcę zapisać grę. Dobra, i w tym momencie kończę ten odcinek. Dzięki wszystkim za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym. Trzymajcie się, na razie.